Jan, rozmawiam z Janem Błachowiczem Cieszyńskim, ale już nie księciem, cieszyńskim królem, królem Cieszyna, królem Polski, królem wagi półciężkiej UFC. Chłopaku, coś ty tam zrobił? Swoją robotę, po prostu, no. To, co szykowaliśmy, to co byliśmy szykowani, przyszedłem, zrobiłem, wracam do domu. Ta walka tam... Gdzieś w głowie mieliśmy wiele scenariuszy. Miał być rejestr szybszy, miał lepiej pracować na nogach, ale tak naprawdę od pierwszego kopnięcia na korpus, które twoje weszło, to już do końca tego pojedynku był tylko jeden człowiek w tej klatce, który prowadził walkę. Dokładnie też tak to poczułem, że jak ten pierwszy kopniak wszedł na bebechy, to zwolnił. A w koniec wiedziałem, jak zobaczyłem, że w drugiej rundzie złamałem mu nos. No wiedziałem, że to już jest jeszcze chwila, moment i będzie po nim. Tam w pierwszej rundzie był taki moment, gdzie uciekła ci kostka. Był jakiś problem z tą nogą, czy...? Nie, to źle stanąłem po prostu, chyba na siatkę i jakoś tak straciłem uwagę. Nie. A czy ja był jakikolwiek moment, w którym gdzieś cię zaskoczyło? Tak wyglądało, jakby w drugiej rundzie Dominik się trochę otworzył i tam było kilka takich stykowych wymian, ale no gdzieś zawsze byłeś w stanie uniknąć tych ciosów. Wiesz, dobrze przygotowany byłem na tą walkę. Naprawdę zrobił się ten okres sparingowy, był naprawdę bardzo ciężki. Chłopaki w klubie, oni mi stawili taki opór. Nigdy mi takiego oporu nie stawiali. Oni sami wiedzieli, o co jest ta walka i wiesz, no, tak wymagający oni nigdy nie byli, nie? Także wiesz, no byliśmy gotowi naprawdę na wszystko. No dobry, wiesz, dobry gdzieś tam gameplan z trenerami, jak się poruszać, jak czuć, co on będzie robił. Rozpiniony był naprawdę, wiesz, w teorii, a w praktyce też się okazało w 100%. Jeden był moment taki, że troszeczkę się tak musiałem, ten jak tą nogą mi tak po nosie, że no jakby to weszło na głowę, pewnie było po walce, ale na szczęście gdzieś tam przepuściłem, ale wtedy też na razie krzyknął łapki wysoko, robisz swoje. Tak cię obserwowałem od tego momentu, kiedy przekroczyłeś drzwi klatki i ty wszedłeś, chwilę popracowałeś na nogach, wypuściłeś takie 2-3 ciosy w przestrzeń i spojrzałeś w kierunku narożnika i pokiwałeś tak znacząco głową. To był ten moment, kiedy poczułeś, że tak, to jest ten dzień, to jest ten moment, ja tu jestem właśnie po to, żeby zostać mistrzem? Tak, ja zawsze w momencie właśnie już wejście do klatki mi się coś przełącza. Ja nie lubię tego momentu w szatni. Jak już jestem w klatce, to wtedy jest ten moment, okej, okay, wiem po co tu jestem, to jest ten moment, wisienka na torcie, trzeba się tym cieszyć, bawić, zrobić swoją robotę. Zrobiona. Przyszedłeś tutaj i powiedziałeś, zobaczcie, nikt nie wierzył, zresztą w klatce też to krzyknąłeś, że nikt nie wierzył, wbrew wszystkim. No i rzeczywiście, gdzieś skreślany przez tyle lat, już wydawało się, że nie będzie tego pasa, a nie dość, że jest ten pas, to jeszcze sposób, w jaki wygrałeś, nie pozostawia żadnych złudzeń. No słuchaj, wiara, trzeba wierzyć, wiesz, nie poddawać się, iść do przodu, nieważne co ludzie mówią. Oczywiście było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo fanów, ja tyle wsparcia nigdy w życiu nie miałem. No ale wracając, nie mówię teraz, wracając gdzieś tam do przeszłości, to wiesz, naprawdę, to nie było kolorowo, ale mówię, nie, tak się to nie skończy. Cały czas wierzyłem w siebie, wierzyłem, że potrafię, starczyło tylko, wiesz, no, ta wiara i w siebie, w wszechświat. Dała to wszystko. To pytanie, John Jones, gdzie jesteś? To było gdzieś wcześniej przygotowane, czy efekt chwili i emocji? I wcześniej i emocji, no. Różne scenariusze się zakłada i gdzieś tam... Ja zawsze zakładam wygraną, więc sobie gdzieś tam szykuję też po wygranej jakieś szybkie przemówienie. Widzę, że już wzruszenie napływa, więc nie będę cię też męczył. Przyszły rok, John Jones, gala w Polsce. To brzmi jak wspaniały plan? Mega. Niech to się wydarzy. A teraz rozumiem, że zajmiesz się tym Jean-Claude'em, czyli małym Janem, który gdzieś tam w brzuchu Doroty niedługo... Zostałem słyszałem imię Fifąż. Ja się zastanawiam na tym. Nie, żartuję, śmieję się. Nie skrzywiłbym dziecka. No tak, teraz w grudniu zostanę ojcem, także teraz będzie fokus. Teraz wszyscy się skupiali na mnie, teraz ja muszę się odwdzięczyć i skupić się na moje narzeczonie. Na narzeczonej. Ciężki ten pas? Nie, człowieku. Ja go nie ściągam przez najlepszy miesiąc.